Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Jest wiele rzeczy, którym pozwalamy przylgnąć do nas i pozwalamy tym rzeczom nas ranić i podejmować złe decyzje. I kiedy ktoś cię odrzuca, strząśnij to, powiedz, nie mam czasu tym się zajmować. Musisz okazać pełne posłuszeństwo Bogu, jeśli chcesz wypełnić swoje powołanie, nie częściowe posłuszeństwo. Tak więc Bóg nakazał mu całkowite zniszczenie i on prawie zrobił to, co Bóg mu nakazał, ale zachował króla przy życiu. A teraz werset 9. Saul i ludzie, wszyscy powiedzmy ludzie, Saul zatem wraz ze swoim wojskiem oszczędził Agaga oraz najlepsze owce i bydło, młode, tuczne zwierzęta i barany. Tego wszystkiego, co było dobre. Więc zatrzymali dobre rzeczy i pozbyli się złych rzeczy. Nie chcieli potraktować jak obłożonego klątwą. Potraktowali tak tylko to, co liche i bez większej wartości. Wtedy Pan skierował do Samuela słowo tej treści. Żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Odwrócił się on ode mnie i nie wypełnił mojego słowa. Rozgniewało to Samuela tak, że wołał do Pana całą noc. Całym moim sercem pragnę, aby nigdy nie doświadczyć, jak Bóg spojrzałby na mnie i powiedział, żałuję, że dałem ci pozycję. To oznacza, że muszę dalej dokładać wszelkich starań, aby robić to, co mam wrażenie, że Bóg ode mnie oczekuje. Werset 12. Następnie Samuel wstał rano, by jak najwcześniej spotkać się z Saulem. Doniesiono mu jednak, że Saul udał się do Karmelu, gdzie, zobaczcie teraz, postawił sobie pomnik swojego zwycięstwa, stamtąd zaś skierował się do Gilgal. Cóż, teraz możemy zobaczyć, dlaczego Saul odważył się myśleć, dlaczego nie musi być całkowicie posłuszny Bogu. Każdy, kto zabiega o budowanie sobie pomnika, czy możesz sobie wyobrazić, że wjeżdżasz na teren, gdzie jest nasze biuro i zaraz przy bramie stałby wielki mój pomnik? Ufam, że byłbyś wystarczająco mądry, żeby nie iść dalej. Ponieważ to oznaczałoby, że byłabym tak zarozumiała, że niebezpiecznym byłoby posłuchać choćby jednej rzeczy, którą bym mówiła. Ja słucham tylko pokornych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą, kim nie są, ale także kim są w Chrystusie. Więc on wybudował sobie pomnik. Bądźcie uważni, werset 13. Gdy Samuel przybył do Saula, Samuel prorok, Saul król. Gdy Samuel przybył do Saula, Saul powitał go. Niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. Czy wiesz, że możemy być tak oszukani, że możemy dostosować to, co Bóg nam zlecił, zrobić część tego, ale nie wszystko i być przekonanym, że nasz plan jest lepszy niż Boży. Wiesz, oszustwo jest straszną rzeczą i jest czymś, o co powinniśmy się modlić codziennie w naszym życiu. Słowo Boże mówi tak, jeśli nie skróciłby dni, w których żyjemy ze względu na wybranych, żaden człowiek nie zniósłby oszustwa, jakie spada na ziemię. Bądź ostrożny, żeby nie wmawiać sobie, że złe rzeczy są dobre. No co jest? Chyba muszę to powtórzyć. Tym powinniśmy się kierować. Nie światowymi pomysłami, jak chrześcijanie powinni wyglądać. A Samuel zapytał, a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach i skąd to ryczenie bydła, które mnie dochodzi, skoro zabiłeś je wszystkie, co słyszę brzmi jak owce. Ach właśnie, odpowiedział Saul. Oni, nie ja, to od Amalekitów, wojsko, nie ja,
je sprowadziło, bo postanowiło oszczędzić najlepsze owce i bydło, by ofiarować je Panu, Twojemu Bogu. Ale straszne. On mówi, okej, Boże, oni je trzymali tylko po to, by mogli poświęcić je Tobie. Teraz próbują sprowadzić Boga do swojego planu i grają w tę małą psychologiczną gierkę z Nim. Zrobiliśmy to tylko dla Ciebie. Wtedy Samuel przerwał Saulowi, przestań. Wykrzyknik. Nie wiem, ale może Bóg mówi do kogoś dzisiaj tutaj, albo do kogoś, kto nas ogląda, albo słucha. Przestań. Zostawiam to wam. Przestań, oznajmij ci, co Pan wyjawił mi tej nocy, a on na to powiedz. Samuel rozpoczął, choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. To niesamowite, co Bóg może zrobić, kiedy nie jesteś zadufany w sobie, kiedy oddajesz wszystkie zasługi Bogu. Pozwólcie, że coś wam powiem. W czymkolwiek jesteście dobrzy, w czymkolwiek ja jestem dobra, to nie jest coś, czym możemy się chwalić, ponieważ to Bóg nas tym obdarował. Dlatego to jest takie głupie i my wszyscy to robimy. Ja to robię, a to jest niemądre denerwować się na ludzi, którzy nie potrafią zrobić tego, co ty. Jak mogłeś tego nie zrobić? Jak mogło zająć ci to tyle czasu, żeby to zrozumieć? Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem, idź i potraktuj tych grzeszników. Werset 19. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? Werset 20. Lecz Saul odpowiedział, przecież posłuchałem głosu Pana. Wers 21. Lud natomiast. Przestańmy obwiniać innych za nasz bałagan. Ach, gdybym ożenił się z kimś innym. A gdyby moje dzieci więcej mi pomagały, gdybym miała więcej pieniędzy. Nie zrzędziłabym, gdybym czuła się lepiej. Zrzędziłabyś. Wers 23. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ zgardziłeś słowem Pana, on wzgardził tobą i nie będziesz królem. Saul stracił królestwo. Stracił przywilej bycia królem. Stracił przez Boga ustanowione przeznaczenie, ponieważ próbował oddać Bogu ofiarę zamiast posłuszeństwa. To ważna wiadomość. Musimy więcej słyszeć o byciu posłusznym, niż ma to miejsce. To wspaniale wiedzieć, że Bóg nam wybacza i tak jest. Ale On chce, byśmy nauczyli się, jak szybko być Mu posłusznym całkowicie, bez względu na cenę, albo co myślą inni ludzie. Tak? Przeczytam werset 24, ponieważ chcę, abyście dostrzegli, jaki był korzeń tego wszystkiego. Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, w końcu to zrozumiał. Ponieważ przekroczyłem polecenie Pana oraz Twoje słowo, to dlatego, że bałem się ludzi i posłuchałem ich głosu. Saul stracił swoje królestwo, ponieważ bał się stracić ludzi. Obawiał się stracić relacje z nimi. A teraz, posłuchajcie uważnie, co wam powiem. Za każdym razem, gdy Bóg jest gotów cię awansować, za każdym razem, gdy robisz jakiś znaczący postęp, to z mojego doświadczenia i z tego, co czytam w Biblii, to jedna z głównych rzeczy, jaką szatan używa przeciwko nam, i jest nią odrzucenie przez innych.
Nie mam teraz czasu opowiadać wam historii, ale mogłabym wrócić i za każdym razem, gdy byłam w miejscu, gdzie Bóg był gotów mnie awansować na nowy poziom mojej służby, nauczałam w domowym studium biblijnym przez 5 lat. Bóg powiedział, połóż to. Po jakimś czasie zaczęłam pracować w kościele, po jakimś czasie Bóg posłał mnie, żebym robiła to, co teraz robię, i to już ponad 30 lat temu. Za pierwszym razem, gdy zaczęłam nauczać małe domowe studium biblijne, zostałam wyrzucona z mojego kościoła, straciłam przyjaciół. To samo działo się, gdy drugi raz nastał czas, że miałam opuścić kościół. Znowu straciłam przyjaciół, których miałam wtedy. Pozwól, że coś ci powiem. Ludzie nie zawsze cieszą się, gdy robisz to, co Bóg ci zleca. Musisz dotrzeć do miejsca, kiedy powiesz, nie obchodzi mnie, jeśli Jezus będzie moim jedynym przyjacielem na całym świecie, nie pochylę się do żądań ludzi i nie pozwolę im skraść mojego przeznaczenia. A teraz wyrzucę coś, co czuję, że tak ma być. Myślę, że czasem mamy tego posłuchać. Jeśli pracujesz gdzieś i zarabiasz dobre pieniądze, a to dobra, prestiżowa posada, masz zaszczyty, ale musisz iść na moralny kompromis, aby ją otrzymać, to popełniasz duży błąd. Ponieważ te pieniądze nic nie będą znaczyć w dniu sądu. Wiem, czasem tego typu nauczania sprawia, że stajemy się trochę nerwowi, ale wiesz, nie jestem powołana przez Boga, aby mówić wam rzeczy, które chcecie słuchać. Jestem powołana, aby mówić rzeczy, które musicie usłyszeć. I widzisz, nawet tego musiałam nauczyć się dawno temu. Jeśli przechodzę i nauczę rzeczy, które sprawią, że będę popularna wśród ludzi, to nie będę tego długo robić. Musiałam zaryzykować stratę pracy, ponieważ szef kazał mi kłamać. A wtedy było mnóstwo powodów, dla których nie mogłam stracić tej pracy. Zaufaj mi, wiele powodów. I zmagałam się całą noc z tym, co mam począć, co mam zrobić. Aż w końcu musiałam podjąć decyzję. Wiesz, jeśli stracę moją pracę, jeśli wszystko stracę, nie mogę dla niego kłamać. Nie zrobię tego. Jestem chrześcijanką i powiedziałam, nie mogę stracić tej pracy, ale nie mogę też zrobić tego, czego oczekuję. Nie czuję, że to właściwe. I mówiąc mu, że to niewłaściwe, powiedziałam, że się myli. Zrobił się czerwony na twarzy, przerzucał papiery na swoim biurku, aż w końcu powiedział, cóż, wracaj do pracy. Byli komuś winni pieniądze. Byłam księgową, a on chciał, żebym zrobiła z ich rachunkiem coś, żeby wyglądało, że nie byli nic winni. Tak więc nie tylko bym kłamała, ale pomogłabym mu je ukraść. A tak przy okazji, to było na długo przed tym, jak prowadziłam swoje pierwsze studium biblijne. Pozwól, że coś ci powiem. Czasami Bóg cię sprawdza. Żeby zobaczyć, czy jesteś kimś, kogo można promować, komu można zaufać na wyższym poziomie. No dalej, Bóg ma tak wiele rzeczy dla ciebie. Nie zepsuj tego tylko przez to, że chcesz utrzymać coś, co nie jest nawet tego warte. Czy to w ogóle komuś jest pomocne? Spodziewałam się, że przyjdzie przed końcem dnia i powie, że jestem zwolniona. Na 5 minut przed zamknięciem przyszedł, położył mi na biurku rachunek i powiedział, dobra, wyślij im czek, oddaj im ich pieniądze. Wiesz co, skończyło się na tym, że dostałam awans i kolejny, aż nie było nikogo z większym autorytetem w tej firmie niż ja.
Byłam ponad kierowcami ciężarówek i wszystkimi i nie miałam wykształcenia, żeby to robić, ale Bóg może wywyższyć cię ponad twoje wykształcenie. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście: przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Ta historia jest opowiedziana w różnych Ewangeliach nieco inaczej, więc mamy różne szczegóły. Ale w skrócie, on wysyłał ich naprzód, żeby nauczali przed nim, aby przygotować mu drogę. I wiecie co? To jest to, co każdy nauczyciel czy kaznodzieja robi. My wołamy, jak Jan Chrzciciel: przygotujcie drogi Panu, doprowadźcie wasze życie do przyjemnego Bogu stanu, bo On niebawem powróci. Więc oni powiedzieli: idź i nauczaj, a jeśli oni cię zaakceptują, pozdrawiaj. Jeśli nie, to nie pozwól, aby cię to martwiło zbytnio, strzepnij to. Ponieważ on powiedział: nie opuścicie tych miast, aby nauczać, dopóki ja nie powrócę. Mam całe nauczanie pod tytułem strząśnij to. Wiecie, jest wiele rzeczy, którym pozwalamy do nas przylgnąć, pozwalamy, żeby nas raniły i wpływały na nasze niewłaściwe decyzje. Kiedy ktoś ciebie odrzuca, strzepnij to. Powiedz: nie mam czasu zajmować się tym. Ponieważ wiesz co? Jeśli jedna osoba cię odtrąca, jest ktoś, kto będzie cię lubił. I musimy dojść do miejsca, kiedy zdasz sobie sprawę, że jeśli ktoś cię odtrąca, to jeszcze nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Ale czujemy się tak zranieni przez odrzucenie. Ale później jest coraz lepiej. Następny werset 16 mówi: kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Więc jeśli ja nauczam coś, co Bóg chce, i mówię o grzechu, o którym Bóg chce, nauczam o nieszczerości, albo cudzołóstwie, albo czymkolwiek innym i komuś się to nie podoba. I oni wychodzą: cóż, kiedyś byłoby to dla mnie takie trudne, ponieważ czułam się odrzucona. Pewnie myślałam: może robię coś nie tak. Może nie powinnam nauczać. Wiesz, nie powinniśmy zadręczać się pytaniami cały czas tylko dlatego, że ktoś nie klaszcze i nie wiwatuje nad tym, co robimy. Ktoś tego dzisiaj potrzebuje. A teraz mogę powiedzieć ci prawdę. Nie lubię, gdy ktoś wychodzi. Ale myślę sobie: ominie cię dobre nauczanie. Wiesz? Musisz mieć pewność, jeśli wierzysz, że Duch prowadzi cię. Wtedy musisz iść naprzód z pewnością. I nie mam tu na myśli, że jesteśmy ludźmi, których nie trzeba poprawiać, ale nie możemy pozwolić innym mówić ci, czy jesteś w porządku, czy nie. No dalej, czy wyglądam ładnie? Czy moje włosy dobrze wyglądają? Proszę, niech ktoś mi powie, że ze mną jest wszystko okej. Bóg mówi: wszystko okej z tobą. Ukształtowałem cię, uformowałem własnymi rękami w łonie twojej matki. Ukształtowałem cię, dałem ci twoją osobowość. Chyba za dobrze się bawię. Nawet jeśli robimy coś, żeby przypodobać się ludziom, to nie jest złe samo w sobie. To nie jest złe. Lubię uszczęśliwiać ludzi. I są chwile,
Gdy wycofam się z czegoś, aby zachować pokój, ale to nigdy nie stawia mnie w sytuacji nieposłuszeństwa Bogu. Chcę, abyście widzieli te granice w tym, o czym dziś mówię. Rób tyle, ile możesz dla innych, służ im. Nawet możesz nie chcieć robić wszystkiego, co robisz. Masz podążać za swoim sercem i jeśli to coś, co Bóg chce, to rób to. Ale jeśli robimy coś dla innych, upewnijmy się, że mamy właściwe motywacje w tym, co robimy. Że nie robimy tego tylko po to, by dobrze o nas myśleli albo że będziemy w jakiejś szczególnej grupie albo zaszczytnym miejscu. Mateusza 6 właśnie o tym mówi. Przeczytam wam kilka wersetów. Werset pierwszy. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Kiedy robimy rzeczy, aby być dostrzeżonym przez ludzi, to nie jest coś, co Bóg chce, byśmy robili. Jeśli robię to, co wierzę, że Bóg chce, to wyświadczy mi przysługę i może sprawić, że będziecie mnie lubić, czy tego chcecie, czy nie. Widzicie, niektórzy z was zastanawiali się, dlaczego mnie lubią. Właśnie dlatego. Wszędzie w Biblii jest napisane, abyśmy Jemu się podobali. Kolosan 1:10. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać. Efezjan 5:10. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Widzisz, napisałam tu, upewnijmy się, że to, co robimy, wynika z wiary, a nie ze strachu przed złością albo dezaprobatą ludzi. No dobrze. Czy ktokolwiek dziś na sali chorobliwie chce się przypodobać innym? Niektórzy z was wyglądacie, jakbyście naprawdę tego potrzebowali. Możecie trochę przerażać samo myślenie o tym wszystkim, co musisz zmienić, jak stąd wyjdziesz. Wiesz co? Jeśli masz nawyk, aby dawać ludziom to, co oni chcą, to będę szczera, to nie będzie łatwe do zmienienia. To nawet dla nich będzie trudne. Może będziesz musieć, powiedzmy, że masz rodzinę, która jest przyzwyczajona, że to ty wykonujesz całą pracę, a oni siedzą dookoła i nic nie robią. Tak, niektórzy z was klaszczą, a niektórzy chcą, ale tego nie robią. Zamiast iść teraz do domu i zacząć zachowywać się jak jakiś wściekły żołnierz, może musisz powiedzieć, wiecie co, muszę się z wami czymś podzielić. Zdałam sobie sprawę, że nie słuchałam Boga. Robiłam wszystko, żebyście wy byli szczęśliwi, a czuję, że Bóg chce, abym zaczęła mówić o swoich potrzebach i zaczęła o nie zabiegać. I wiesz co? Im to się nie spodoba, ale pozwól, że coś ci powiem. Jeśli ktoś naprawdę was kocha, naprawdę, to będzie chciał, abyście podążali za prowadzeniem Ducha Świętego. Okej, zadajmy kilka pytań. Masz tę przypadłość przypodobywania się ludziom, jeśli nie możesz im odmówić bez złego samopoczucia. Czy masz chwilę, że poświęcasz się dla innych i robisz dla nich rzeczy, ponieważ wydaje ci się, że byłoby to egoistycznie mówić nie? Szkoda, że nie możesz zobaczyć twarzy niektórych z was. Brak poczucia bezpieczeństwa jest korzeniem chorobliwego przypodobywania się. Jeśli czujesz się bezpiecznie, możesz podejmować decyzje, które wierzysz, że Bóg potwierdza, czy ludziom się podobają, czy nie. Bycie kimś, kto chce przypodobać się ludziom,
Wywołuje poczucie strachu, kończy z przeładowanym kalendarzem i życiem, ponieważ każdy oczekuje czegoś od ciebie i wszyscy oczekują od ciebie czegoś innego. Nie pozwól, aby strach przed ludźmi zatrzymał cię przed twoim przeznaczeniem. Skup się na podobaniu Bogu i pełnym Jego posłuszeństwie, bez względu na koszty.